To twoja chata? Nie, należy do Grega. Muszę się dostać do chaty Grega. Nie ma mowy! Grega nie ma, a ja zamknąłem drzwi, żeby nikt nie wpadł na pomysł zabrania sobie czegoś. Więc lepiej spływaj, albo porachuję ci kości! Greg jest waszym szefem? Też mi coś! Każdy żeglarz i każdy szczur lądowy na tej wyspie słyszał o straszliwym kapitanie Gregu! I właśnie on powierzył mi komendę nad resztą ludzi. Mam zadbać, żeby cała ta banda nie rozpuściła się do reszty pod jego nieobecność. Niektórzy myślą, że mogą robić, co im się żywnie podoba, tylko dlatego, że kapitana Grega nie ma w pobliżu. Ale się zdziwią, kiedy Greg wróci. Opowiem mu wszystko, słyszysz? Także to, że ktoś próbował myszkować w jego chacie. Odsuń się więc, albo popadniesz w nieliche kłopoty. O, czyżby nowa twarz? Masz ochotę na rum? Albo coś mocniejszego? Chciałbym pogadać z tobą o Francisie. Nie chcę słyszeć o tej imitacji kapitana. Cały dzień tylko grzeje tyłek na ławie i myśli, że jest kimś ważnym. Nie mam pojęcia, co za demon opętał kapitana, że wpadł na taki pomysł. Czego chcesz od tego ważniaka? Muszę się dostać do chaty Grega. Naprawdę? A po co? Potrzebuję pancerza bandytów. Francis nigdy nie pozwoli ci tam wejść, żebyś mógł sobie coś zabrać. Chyba, że... Tak? Masz coś, na czym mu bardzo zależy. Wiem, że Francis ukrył coś w opuszczonej kopalni w kanionie. Kiedyś staliśmy razem na straży. On jak zwykle zasnął. Przez sen zaczął coś mamrotać. Nie wiem, co tam schował, ale to musiało być dla niego bardzo ważne. Może zdołasz to wykorzystać. Kiedy kapitan wróci i zobaczy, że z chaty coś zniknęło, Francis wpadnie w poważne tarapaty. Ach, sądzę, że coś znalazłem. Ach, księga rozrachunkowa Francisa. Wygląda na to, że ten człowiek napycha sobie złotem kieszenie. Znalazłem twoją kryjówkę i skarb. To twój dziennik, prawda? Nigdy wcześniej go nie widziałem. Jeśli to nawet byłby mój dziennik, to chyba nie sądzisz, że moi chłopcy uwierzą ci tylko dlatego, że masz przy sobie jakieś pożółkłe notatki. Wykiwałeś ich przy podziale łupu. Ej, poczekaj. Nie chciałeś przypadkiem klucza do chaty Grega? Dam ci klucz do chaty kapitana. Tam jest naprawdę dużo cennych przedmiotów. Ale teraz dawaj notatnik i trzymaj gębę na kłódkę. Umowa stoi? Daj mi klucz do chaty Grega. Chyba żartujesz! Dam ci za to 1000 sztuk złota. To trochę mało, zważywszy, że nakłaniasz mnie do zdrady mego kapitana. Lepiej uważaj, co mówisz, albo będę musiał przetrzepać ci skórę. Co powiesz na 2000 sztuk złota? Chłopcze, czyżbyś chciał mnie nakłonić do zdrady? Chociaż z drugiej strony... Czego się boisz? Przecież nikt się nie dowie. Dobra, oto klucz. Tylko pospiesz się, bo Greg może przyjść w każdej chwili i ani słowa innym, jasne?
Hej, ty! Daj mi klucz do chaty Grega. Chyba żartujesz! Co powiesz na 2000 sztuk złota? Chłopcze, czyżbyś chciał mnie nakłonić do zdrady? Chociaż z drugiej strony... Czego się boisz? Przecież nikt się nie dowie. Dobra, oto klucz. Tylko pospiesz się, bo Grek może przyjść w każdej chwili. I ani słowa innym, jasne? Znalazłem twoją kryjówkę i skarb. To twój dziennik, prawda? Nigdy wcześniej go nie widziałem. Jeśli to nawet byłby mój dziennik, to chyba nie sądzisz, że moi chłopcy uwierzą ci tylko dlatego, że masz przy sobie jakieś pożółkłe notatki. Wykiwałeś ich przy podziale łupu. Ej, poczekaj. Tylko nie zrób czegoś głupiego. Oto twoje 2000 sztuk złota. I jeszcze 500, żebyś nie mówił, że na skąpca trafiłeś. A teraz dawaj ten cholerny... No to zobaczymy, co potrafisz. Wstawaj. Co? Jestem tu kapitanem! Nauczę cię szacunku, ty szczurze lądowy! A! Ej, ty! Co robisz w mojej chacie? Ja... Nie ma mnie parę dni, a każdy myśli, że może robić, co mu się żywnie podoba. Dobrze, ale co tu się dzieje? A co? Palisada jest skończona? A może w kanionie nie roi się już od potworów? Wszyscy mają to gdzieś i leżą brzuchem do góry. To wszystko, co udało ci się zrobić, Francis? Złaś z mojej ławki! I to już! A ty... Co takiego zrobiłeś? Ej, ty! Co robisz w mojej chacie? Ja... Nie ma mnie parę dni, a każdy myśli, że może robić, co mu się żywnie podoba. Dobrze, ale co? A co? Palisada jest skończona? To wszystko, co udało ci się zrobić, Francis? A ty? Co takiego zrobiłeś? Ej, ty! Co robisz w mojej chacie? Ja... Nie ma mnie parę dni, a każdy myśli, że może robić, co mu się żywnie podoba. Dobrze, ale co tu się dzieje? A co? Palisada jest skończona? A ty? Co takiego zrobiłeś? Znalazłem twoją kryjówkę i skarb. To twój dziennik, prawda? Poczekaj! Nie chciałeś przypadkiem klucza do chaty Grega? Dam ci klucz do chaty kapitana! Tam jest naprawdę dużo cennych przedmiotów! Ale teraz dawaj notatniki, trzymaj gębę na kłódkę! Umowa stoi!
Zobaczymy następnym razem. Chwila, dobrze już, dobrze. Znalazłem twoją kryjówkę i skarb. To twój dziennik, prawda? Nigdy wcześniej go nie widziałem. Jeśli to nawet byłby mój dziennik, to chyba nie sądzisz, że moi chłopcy uwierzą ci tylko dlatego, że masz przy sobie jakieś pożółkłe notatki. Wykiwałeś ich przy podziale łupu. Ej, poczekaj. Tylko nie zrób czegoś głupiego. Oto 500 sztuk złota. A teraz dawaj ten cholerny... Ej, ty! Ja... Nie mam... Chwila! Idź sobie! Chwila! Idź sobie! Czekaj! Zobaczymy następnym razem. Chwila! Zobaczymy. Dobrze już, razem. Dobrze! Jesteś lepszy ode mnie! Czego chcesz? Znalazłem twoją kryjówkę i skarb. To twój dziennik, prawda? Ej, ty! Co robisz w mojej chacie? Ja... Nie było tego zbyt wiele. O, nie... Co mam zrobić? Najpierw musimy doprowadzić Morgan, ten obibog... A ty przejmiesz jego robotę i oczyścisz kanion z tych cholernych stworów. No to idę. Chwila! Od teraz jesteś jednym z nas. Załóż jakiś porządny strój, zanim ruszysz na polowanie. To jeden z naszych pancerzy i nie ociągaj się z robotą. W sprawie kanionu? Tak, o co chodzi? Pozbyłem się wszystkich brzytwiaków. Dobrze, bardzo dobrze. Sztuk złota, 30 sztuk złota, 20 sztuk złota.